serdecznie w naszej szkole złotego medalistę Mistrzostw Świata 2013 roku w rzucie młotem, pana Pawła Fajtka. Spotkanie z Mistrzem Świata rozpoczęto od oficjalnego przywitania, po czym wyświetlono krótką prezentację na temat osiągnięć sportowych Pawła Fajtka. Następnie przyszedł czas na zadawanie pytań. Z tej możliwości ochoczo korzystały przedszkolaki i pytały. Czy to prawda, że jak pan był mały, to rzucał pan kamieniami? Powiedzmy dziecko, oczywiście, no kamieniami się rzucało, no to nie było nic strasznego, ale nie w ludzi i w samochody też nie, żeby nie próbować, bo to jest niebezpieczne, ale jak najbardziej, gdzieś rzuty kamieniami na podwórku, w garaże albo gdzieś tam na łąki, jak najbardziej były. Pytań nie było końca. Dzieci pytało o to, gdzie kupił młot, którym rzuca i gdzie go dzisiaj zostawił, co lubi jeść i co robi w wolnym czasie. W przerwach, kiedy nie rzuca młotem, na przykład gram z kolegami w koszykówkę, piłkę nożną gramy. Chodzimy tak, jakby ostatnio dosyć często zdarza nam się chodzić na kręgle, także trzeba szukać innych zajęć, jak najbardziej sportowych, bo pamiętajmy, że siedzenie przed komputerem to jest nuda, mimo że się gra w gry, ale to jest po prostu beznadzieja. I lepiej wychodzić na dwór i coś nawet czasami socić, ale przynajmniej jest to na dworze i jest więcej z tego pożytku. Na koniec Paweł Fajtek pozował do wspólnych zdjęć i rozdawał autografy.